nas ten pogodny, piękny dzień. Aura zdecydowanie sprzyja graniu w piłkę. Nazywam się Dariusz Szpakowski, a obok mnie w pełnej gotowości już czeka Jacek Laskowski. Już za chwilę rozpocznie się mecz Ligi Weekendowej Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Obie drużyny już gotowe, sędzia również. Lada chwila, wszystko się zacznie. Gospodarze mają dziś wielką szansę na poprawę rankingu. Grają naprawdę solidną piłkę. Jeśli tylko będą kontynuować to, co zaczęli, to powinno być niej. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Cristiano Ronaldo. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Lucas Perez. Ależ przeczytał to jak profesor. Neymar sam na skrzydle. Mbappé przed szansą. Aj, no niestety, nie ma gola. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Payet. No i będziemy mieli aut. Kante. Co teraz zrobi? Lucas Perez. N'Golo Kante przy piłce. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Mbappé! Szkoda! Była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Kante. Zaraz możemy mieć remis. Gerard Moreno. Teraz Payet dośrodkowuje. Ależ wybronił to Ter Stegen. Lucas Perez. Będą szukać teraz okazji do kontry. Ma teraz szansę? No może teraz. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie. Dobra interwencja. Teraz krótko z Rożnego do kolegi. Brawa za to przejęcie w polu karnym. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Mbappé! Ech, no i nie weszło, a tak niewiele zabrakło. Kylian Mbappé. Neymar. Ciekawe, jak to rozwiąże. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Kante. Kylian Mbappé. Niestety, strata piłki. Lucas Perez. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Postanowili rozegrać to krótko. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Zaraz może być remis. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Lucas Perez. Genialne podanie. Ach, sprytnie chciał teraz przerobować bramkarza. Sprytnie, ale niezbyt precyzyjnie. Bramkarz był lepszy. Będziemy mieli rzut z autu. Dimitri Payet. Dembele. Messi oddał piłkę rywalowi. Payet teraz ma dużo miejsca na skrzydle. Wbiega w pole karne. Piłka idealnie za plecy obrońców. Dobre podanie na wolne pole. To był ważny odbiór.
Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Dembele. Trzeba to dobrze rozegrać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Lucas Perez. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Pięknie broni, brawo. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Teraz Payet do środka. Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Mbappé! Zablokowany strzał. Teraz na skrzydła nikryty Messi. Mbappé. Zostawia teraz za sobą. Czy będzie prowadzenie? Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca na boisko. Niewiele im przed chwilą zabrakło, żeby objąć prowadzenie. Bramkarz nic nie mógł poradzić, ale wyręczyło go aluminium. Gerard Moreno. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Wychodzą do kontrataku. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Carles Puyol. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Cristiano Ronaldo. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Bramka! I prowadzenie! Dość niespodziewane, dodajmy! Ich dotychczasowa gra nie zachwycała, wyraźnie brakowało rytmu. Wyglądało to słabo na tle przeciwnej drużyny, ale teraz chyba wszystko idzie ku lepszemu. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Gerard Moreno. Ronaldinho, Neymar i Roberto Carlos. Puyol, Roberto Carlos, a teraz przy piłce Ronaldinho. Widać, że atak pozycyjny to... No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. No i Cristiano Ronaldo. Po pierwszej połowie mamy 2-1. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Podaję do kolegi. Było blisko, a i tak słupek. Piłka wciąż w grze. I piłkę przejmują rywale. Sędzia każe grać dalej. Ależ okazja, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Udana pułapka offside'owa. No i będziemy mieli aut. Ma trochę miejsca na skrzydle. Kanté dokładnie na dojście. Mbappé. Payet.
To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Jest gol z tego karnego. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Kylian Mbappé, Ronaldo. Gol! Cristiano Ronaldo! Zasłużone owacje z trybun. Szybko odrabiają straty do rywali. Piękna odpowiedź. I znowu zaczynamy mecz od nowa. Trzy do dwóch. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Cristiano Ronaldo. Robi się niebezpiecznie. Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Mbappé! Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Znakomicie. Jest na co patrzeć w powtórce. Natychmiast odrabiają straty. Rywale nie nacieszyli się zbyt długo tym prowadzeniem. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4 do 2. Drybluje w stronę bramki. Carles Puyol. Kylian Mbappé. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Co teraz wymyśli? Mbappé. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Niezła okazja do kontry. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? To może być bramka kontaktowa? Tak, tak, mamy bramkę! Ależ akcja! Ależ to są emocje, proszę Państwa! No, tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Dobry odbiór Puyola. Dobre przejęcie przez Ramosa. Kylian Mbappé. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Trzeci gol! Cristiano Ronaldo w tym meczu. Hat-trick Portugalczyka. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Piłkę przejmują rywale. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Cristiano Ronaldo wciąż z piłką. Neymar. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zobaczymy, czy nie zrobi się zaraz groźnie pod drugą bramką. Nieco głębiej. Ma tam teraz sporo miejsca. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa!